Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Koziom i zapraszam na drugi odcinek z gry Mount & Blade Warband. W poprzednim odcinku kończyliśmy zadanie od kupca i dorobiliśmy się małego majątku. Dokładnie mamy teraz 400 denarów. Kupiłem sobie, jak widzieliście w poprzednim odcinku, tarczę, żeby mieć czym się bronić. A także zwerbowaliśmy paru ludzi do naszego oddziału. Aktualnie mamy ich 12, więc myślę, że... aby stać się tym już pełnoprawnym lordem, w dzisiejszym odcinku spróbujemy wykonać parę questów dla naszego króla, który umożliwi nam zostanie wasalem, a także zwerbujemy paru dodatkowych ludzi, których możemy właśnie z tych okolicznych wiosek zwerbować. Także ruszajmy, już tutaj jestem, widzicie, w Sargot, tam gdzie skończyliśmy i gdzieś tu, o widzicie, stoi król Ragnar. Podejdźmy do niego. Czy my się znamy? Oczywiście, że my się znamy. Jestem koziomem. Do usług, panie. Jestem król Ragnar i władam państwem o nazwie Królestwo Nordów. Jestem też panem ziem, do których należy Sargot. Być może jesteś osobą nisko urodzoną, ale wiedz, że zawsze szukam dobrych ludzi, którzy będą dla mnie walczyć, o ile okażą się godni mojego zaufania. No dobrze. Weźmiemy od niego jakieś zadanie. Muszę przesłać list do osoby zwanej jako Jarl Gundur, która powinna być obecnie w miejscowości Zamek Ilbegi. Jeśli udajesz się w tamtym kierunku, dostarczysz mu mój list. Jarl Gundur musi otrzymać list w ciągu 40 najbliższych dni, czyli mamy dosyć sporo czasu, ale ja oczywiście wykonam to jak najszybciej, ponieważ zależy nam na reputacji u króla, ponieważ kiedy dobijemy jej 10, będziemy mogli wkroczyć w... społeczeństwo Jarlów i otrzymamy naszą własną wioskę. Oczywiście, będę przejeżdżać przez zamek Ilbegi, nie będzie to żadnym problemem. Nawet dostaliśmy na start 30 denarów. Zamek Ilbegi, tu jest Ilbegi, tu jest zamek Ilbegi. Także ruszajmy tam. Po drodze zahaczymy jeszcze o Kwyn i samo Ilbegi, ponieważ mam tylko 13 ludzi, a ostatecznie chciałbym mieć tak przynajmniej z tych 40 nordów. Jak mówiłem, bardzo fajna piota. No niestety, wioska Kwyn rozwija się, ale leśni bandyci w liczbie 14 dręczą tę wioskę. Normalnie bym zaatakował, aczkolwiek, znając moje szczęście, przegramy. No ale cóż, biednym wieśniakom nie pomożemy? Fakt, jestem złodziejem, ale... ale pomożemy, no. Dobrze. Leśni bandyci, tak? Tu mamy nasz... ile was jest? Myślę, że będzie ciężej. Żeby tylko nie zginąć, powinniśmy sobie na spokojnie dać radę. Widzicie, oni tam już biegną. Jak oni samą masą ich wszystkich zabią? No patrzcie. Widzicie, jak się na nich wylewają? I masz mieczykiem. Ja oczywiście im pomogę. Ty też masz mieczykiem, ty też. O. No i masz, proszę bardzo. Przez główkę, od boczku i po tobie, tak? No, pan chyba nie chce umrzeć. Coś mi się tak wydaje. Ale... na każdego przyjdzie pora. Proszę bardzo. Na mnie, jak widzicie, też przyszła. Ale... ojoj. Został jeden bandyta. Ale niestety przegraliśmy, co oznacza, że straciłem reputację moich żołnierzy. No niestety, czasami się zdarza. W każdym razie straciliśmy jednego człowieka, jak widzę. Ale ruszajmy dalej do Ilbegi. Kogo ja miałem w ogóle... komu ja miałem ten list dostarczyć? Jarl Gundur. Geralt. Geralt, normalnie jak ten Wiedźmin. Pan Biały Wilk. Miał być gdzieś w okolicach Ilbegi. No to dojadę do tej wioski. Zawerbuję oczywiście ochotników, jak mi się tylko uda. Bardzo proszę, aż 7. I czy to nie jest on? Nie, to jest Jarl Logarson, ale pomożemy mu oczywiście. Wbijemy poziom dla naszych żołnierzy, a także zdobędziemy u niego reputację. Jak widzicie, sporo, sporo żołnierzy. W dodatku zainstalowałem sobie moda, który sprawia, że nie ma limitu na jednostek w bitwie. Normalnie to jest 150, ale wiecie, czasami... nie jest to zbyt fajne, jak macie taką dużą bitwę na takich właśnie gigantycznych wzgórzach w
wtedy można poczuć naprawdę rozmach. Dobra, tutaj są ci ta trójka bandytów. Może tym razem uda mi się nie zginąć, fajnie by było. No, niestety przez to, że jako naszego ojca wybraliśmy złodzieja, to dostaliśmy takie, a nie inny ekwipunek. Więc na początku będzie trochę ciężej, aczkolwiek nie myślę, że jakoś znacząco. O, widzicie, ten już padł, ten też już padł. I proszę bardzo, pierwsza bitwa wygrana. Świetnie, świetnie. Dziękuję ci za pomoc, nie przedstawiliśmy się sobie, prawda? Jak masz na imię? Jestem Koziomem. Mogę cię poznać, Koziomem. Jestem Jarl Logarson. Dziękuję ci za pomoc i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Nie wiem, czy ja chcę brać kamienie, ale z Jarlem Logarsonem pogadam i dowiem się, gdzie znajduje się... Gundur to był chyba, prawda? To był Gundur. Okej. A zatem jest w zamku Jelbegi. Ruszajmy zatem tam. Jak najszybciej doręczmy list temu lordowi, Jarlowi. O, rzeczywiście, podejdź do bram. Poprosi o możliwość spotkania się. O, świetnie. Pojawił się, żeby z nami porozmawiać. Jestem Koziomem do usług. Jestem Jarl Gundur, wasal, który wspiera Królestwo Nordów. Jestem też panem ziem, do których należy zamek Jelbegi. Normalnie podrzynam gardła zuchwałym obcym, którzy wchodzą tu bez zaproszenia, ale dziś jestem w dobrym nastroju. O co chodzi? Król Ragnar przysyła wiadomość. Tak? Pokaż proszę. Tak, tak, dobrze się spisałeś, Koziomem. Spodziewałem się tej wiadomości. Weź moją pieczęć na potwierdzenie, że korespondencja dotarła. Gdy król Ragnar stanie kiedyś na twojej drodze, przekaż mu moje ukłony. Coś jeszcze? Nie, to tyle. Tyle od ciebie chciałem. Świetnie. List dostarczony. Mamy tutaj jeszcze parę wioseczek, dlatego pozbieram z nich ochotników, bo jak widzicie 18, właściwie to 17, bo ja siebie nie liczę, to naprawdę mało. Natomiast mam już, zobaczcie, 8 nordyckich piechurów. Zdecydowanie potężniejsza jednostka od rekrutów. Po samej nazwie można poznać. Ale tak, Riblet. Tu to jest Królestwo Svadli, czyli to właśnie tutaj możemy spotkać najpotężniejszą jazdę w grze. Perły ochotników, tylko dwóch, ale nie przeszkadza nam to. Jest tych wiosek naprawdę sporo. Tu jeszcze podjedziemy, tu i płynna z tego zbieracie całkiem niezła grupka. Ciekawe, ile płacimy miesięcznie. 60 denarów, no wam powiem, nie mało, dlatego musimy jak najszybciej wykonać parę questów dla naszego króla, żeby przyjął nas jako wasala. Ponieważ kiedy zostaniemy przyjęci, będziemy mogli oczywiście w imieniu naszego władcy rabować wioski, w czym pomoże mi moja umiejętność plądrowanie. Bycie złodziejem jednak popłaca. Ale wracając, dojeżdżamy już do Talberlu. Możemy zwerbować ochotników, a 6, więc w sumie mamy już 32. Przecież to jest potęga. Nic nam się nie przeciwstawi. No po prostu nic. No chyba, że pieniądze. Dlaczego ja miałem tak mało? Przecież na początku miałem chyba z 300. Chyba za werbowanie aż tyle straciłem. No niestety. Nie stać nas w takim razie już na zwerbowanie nikogo więcej, więc ruszajmy jak najszybciej do Sargot, żeby potwierdzić oddanie listu temu Jarlowi z Jelbegi. Czyżby król? Nie, to jest karawana. Karawana Nordów. W sumie całkiem nieźle można by było się na niej dorobić. No niestety, ale wywołałoby to wojnę z Nordami, czego bym nie chciał, bo chcę do nich dołączyć. Jak mówiłem w poprzedniej rozgrywce, dołączyłem do Svadli, więc na początku dziennym miałem świetną jazdę, ale tym razem postanowiłem właśnie dołączyć do Nordów. Dzięki temu mamy najlepszą piątę w grze, a tutaj widzę jakiś bandytów. Czy jestem od nich szybszy? Nie. Ale nie, przepraszam, korsarzy. Mamy praktycznie dwukrotną przewagę liczebną. Niestety nasze oddziały, jak widzicie, nie są najlepsze. Chociaż widzę tutaj coś... Mają takie fajne...
fajne bronie. A, to są swadiańscy, no bo widzicie. Ci z toporami to są nordycy, a ci z mieczami i tarczami, nie, pałkami i tarczami, przepraszam bardzo, to są ci swadiańscy. Rozkażę im, żeby ustawili się tutaj na wzgórzu. Oni pewnie w nas wbiegną, znając życie. Zmniejszcie sobie może jeszcze szyk, żebyście nie byli tak rozbiegani. I na mój znak... Atakować! Ja się oddalę, bo... Mam mało życia. Całe szczęście te jednostki nie powinny być tak potężne. I powinniśmy sobie poradzić bez najmniejszego problemu. Widzę, że mają jakieś fajne zbroje na sobie. Tego spróbuję ściągnąć, bo on strzela do moich z łuku. Sporo im bruździ. Dobrze, dostał 25 obrażeń. Tarczą się obroni, bo może... O, właśnie, wiem, strzeli. Znowu strzela. I z mieczyka. I z mieczyka. Ajajaj, koń dostał, jak widzicie. Ale po główce. Po główce masz, no. No co mnie bijesz? Co mnie bijesz? Dobra, kolejny padł. Został już chyba tylko jeden. Tutaj widzicie jakiś leży. Dobrze! Dobrze, panowie, wygrana! Jej. Straciliśmy aż 9 ludzi. Nordyckich rekrutów aż 5. Nordyckich piechurów aż 3 i tylko jednego swadiańskiego. Nie aż tak źle, ale patrzcie. Pojmaliśmy korsarzy, jakbym nie wziął sobie w poprzednim odcinku tej umiejętności. To bym nie miał na to miejsca, ale niestety nie możemy sobie awansować naszych ludzi. Bo nas na to nie stać, najzwyczajniej w sieci. Ale zobaczcie ile lutu. Zobaczcie ile lutu. Będziemy najbogatsi. Będziemy najbogatsi w całej... W całej Kolaradii. No dobrze. Czy coś jest tutaj lepsze od mojego? Nie, nie jest. Jest? Miecz nordycki kiepskiej ostrości. To czemu on jest droższy? Od... Tego, nie rozumiem tego. Ale jest na pewno lepszy od naszej broni. Zdecydowanie jest lepszy. Bo ma odrobinę większy zasięg. Tak samo widzę, że tarcza jakaś fajna. Taka sama wielkość, większa szybkość. Opór może mniejszy, ale jest zdecydowanie szybsza. Proszę bardzo. Noże do rzucenia zastąpiłbym właśnie łukiem. Tylko niestety nie mamy potężnego naciągu. Co uniemożliwia nam korzystanie z tego. Ale mamy też lepsze buciki, więc jesteśmy już całkiem nieźle ustawieni. Dojedziemy jeszcze. O, może sobie oszczep wziął? Zawsze jakaś dodatkowa broń. Wrócę do Sargot, ponieważ tam powinien rezydować król, a także sprzedamy to, co zarobiliśmy na tych właśnie korsarzach. Idź na rynek. Handlarz towarami, no to tak. Czy może wziąć sobie toporki do rzucania? Dystansowe 36, 34, ale na... nie. Jak będę chciał, to sobie kupię. No dobrze. Sprzedajmy wszystko poza tym długim łukiem, ponieważ chcę pójść w łuki. W tej rozgrywce tak samo zostawmy sobie strzały. A resztę możemy sprzedać. I zobaczcie, 420. No i znowu jesteśmy bogaci. O, i teraz jest turniej. Pamiętacie, jak to się skończyło w ostatnim odcinku? Zostałem po prostu rozgromiony. Ale mam na szczęście... Mam nadzieję, że tym razem tak się nie stanie. Pójdę jeszcze na górę. Sprawdzę, czy tu nie ma pośrednika okupów, czy nie będę mógł sprzedać moich jeńców. Agresywny opój. O! Proszę bardzo. Ajej, mam mało życia. Dobra, uderz, ja cię po główce dam. Ale że ty mnie atakujesz. O ty! Oj, prawie mnie dziabnął, prawie mnie dziabnął. Lepiej, żeby nie dziobnął. No cóż, taka strata. W każdym razie, dołączmy do turnieju. Postawmy na siebie całe 100 denarów. Zyskamy 1300. 1300. To po prostu ustawi nas do końca życia. Dostaliśmy tarczę i miecz. Tarczę i miecz. Jak mówiłem, zajdę od boku, tak jak w poprzednim odcinku. Ostatnio to się niedobrze skończyło, ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Tutaj ci się biją. Jak gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Mam nadzieję, że i dzisiaj to zadziała. Dobra.
Jedna powalona. Okej, została tylko jedna osoba, ale dostałem. Ale dostałem. Gin. Dobra, dobra. Pierwsza runda, nie zgit. Postawię na siebie znowu 100 denarów, bo mam ich chyba teraz około 400. To jak postawię, jak postawiłem teraz, to w kolejnym już nie będę stawiał. Oj, oj. Dużo was! Pomóż mi! No nie, sytuacja jak w poprzednim odcinku. Po prostu za dużo. Za dużo ich było. Ja jeszcze życia nie miałam. No niestety. Znowu straciliśmy hajs, ale na szczęście mamy go sporo. A ja zapomniałem sprawdzić, czy siedzi tu król. No, niestety nie ma tutaj króla, dlatego zapytajmy się tego jarla. Gdzie jest król? Król Ragnar. Zamek Ismirala. Świetnie, masz dla mnie jakieś zadania? Wiesz już, że jestem panem wioski Fenada. Minęło już jednak kilka miesięcy od dnia, kiedy mieszkańcy Fenada przesłali mi podatki i należne opłaty. Najwyraźniej tamtejsza populacja zapomniała o zasadach i muszę kogoś tam posłać, aby przypomniał im o obowiązkach. Gdyby zaszła potrzeba, przekonał ich, jeśli nie zechcą słuchać. Udaj się tam i zbierz należne im podatki i otrzymasz 1/5 całej sumy. Dobra oferta, panie. Dobrze wiedzieć, Koziomen, powierzę ci tę sprawę. Pamiętaj, ci chłopi to cwane bestie. Zrobią wszystko, by wykręcić się od zapłaty podatku. Nie pozwól, by cię ogłupili. No dobrze. Także zamek Ismirala. Poszukajmy zamku Ismirala, a później tej wioski, z której mamy zebrać podatki. Wydaje mi się, że zbieranie podatków nie powinno być jakimkolwiek wyzwaniem. Zamek Ismirala. Czy to jest w innym państwie? Bo tutaj żadnego takiego zamku nie widzę. Mam tak. Zamek Kurin, Knudar, Jelbegi, Krus i Halebek. Znaczy się tak. O, zamek Ismirala. Dokładnie. Pod oblężeniem, czyli możliwe, że Nordowie toczą wojnę z Wegirami, co by się w sumie dosyć mocno zgadzało. Sprawdźmy jeszcze Fenada, tak? Mamy zebrać... O, tu jest Fenada. To najpierw zbierzemy podatki, a później udamy się do króla, ponieważ Jarl Logarson będzie tutaj cały czas siedział i będziemy mogli do niego od razu dołączyć, jak tylko zbierzemy podatki. Zbierz podatki, rozpocznij zbieranie. 2 dni zbierania podatków, dosyć szybko, ale te pieniążki lecą, ale te pieniążki lecą. Patrzcie. Stąd na chwilę. O, widzicie, król wraca, czyli jeszcze lepiej. Nie będę musiał gdzie indziej jechać. Wrócę do Sargot i na tym się skończy. Patrzcie, ile tego jest. Ile tego jest. Przecież jakbym ja miał wioskę, to byłbym najbogatszą osobą w Svadii. Czy tam w innej Klaradii. 4000. 4000. Wow, to jest potęga. 4000. Ale zobaczcie, możemy już kogoś awansować. Swadiańskich rekrutów, dobrze. Ale najpierw dajmy to Sargot, bo pewnie awansowałbym ich za pieniądze tego lorda, co nie za bardzo by mi się spodobało. Ale niestety, z tego co widzę, nie ma tutaj tego Jarla Logorgansona. Czy jak on się tam nazywał? Tylko musimy zapytać o niego tutejszych ludzi. Chcecie o coś zapytać? Poszukuję pewnej osoby. Król Ragnar znajduje się w Kwyn. Natomiast... Logarson... Techlrok. Techlrok. No dobrze, pojedźmy do Techlrok. I dowiedzmy się, czy tam typa nie ma. Techlrok. Tu jest Techlrok, a tu jest Kwyn. Pojadę na razie do Techlrok, a później zawrócę do Kwyn, ponieważ... jak pamiętacie, to właśnie tamtej wioski nie udało mi się ostatnio bronić, a zresztą tu jest król Ragnar, to dogonię go i porozmawiam z nim, że oddałem list i wezmę kolejne zadanie. Widzę, że nie mam nic do jedzenia. Niestety. O,
czyli chyba zadanie oddało mi automatycznie. Dokładnie. Czyli teraz pojedźmy do Techlrogu i odwiedźmy tego Lorgansona. O, proszę, tutaj jedzie. Dogońmy dziada i powiedzmy mu, że zebraliśmy podatki. Jeżeli chodzi o to zadanie od ciebie, 3700 denarów. Dostaliśmy 700 denarów. Wiecie, jakie to są pieniądze? Wiecie, jakie to są pieniądze? Wow. Także, słuchajcie, mamy ile tych pieniędzy teraz? 1000 denarów. Mnóstwo. Mnóstwo kasy. Więc możemy sobie teraz ulepszyć nasze jednostki. Szkoleni piechurzy. Zobaczcie, mamy już coraz lepsze jednostki. Bojówkarzy na razie nie ulepszymy, ale na bojówkarzy już tak. Mamy w sumie 9 nordyckich i aż 13 swadiańskich. To się musi zmienić. No, do Fenady nie pojadę, bo tam mnie przestali lubić, jak już zebrałem te podatki, ale Wawajek mnie chyba jeszcze lubią. Mam taką nadzieję. Werbuj ochotników, aż 5, dobrze. Przyjadę się teraz jeszcze tutaj do Ambean, albo jeszcze do króla. Zapytam się go odnośnie jakichś zadań. No, jak mówiłem, chcę jak najszybciej wbić u niego 10 reputacji. No, nie potrzebuje na razie naszej pomocy, ale mam nadzieję, że zmieni się to jak najszybciej. Jak spotkam jakichś bandytów, to postaram się ich zaatakować, bo bandyci to jest oczywiście dodatkowy hajs, a hajsu nam nie zbywa. Hajsu naprawdę bardzo potrzebujemy. Bardzo, ale to bardzo hajsu potrzebujemy, więc jak tylko dojedziemy do Ambean, to rozpocznę polowanie na bandytów. Gdzieś tu w ogóle, w poprzednim odcinku, gdzieś tutaj bodajże, muszę kupić jedzenie. Gdzieś tu w poprzednim odcinku była właśnie ta kryjówka bandytów. Dobra, mogę zwerbować 4, ale też muszę kupić od was trochę żarcia. Po prostu ludzie głodują. A nie lubię, jak mi ludzie głodują. No, przepraszam bardzo, ale miodu to już nie będę kupował. No, aż tak bogaty nie jestem. Ale kurczaka rzeczywiście mogę. Nie jest może wędzony, ale na chwilę chociaż starczy. I poszukajmy teraz jakichś bandytów, bo jak mówiłem, na razie naszym głównym celem jest zostanie wasalem Królestwa Nordów. Ale aby tego dokonać, potrzebujemy nie tylko dobrej armii, ale też i reputacji, dzięki której król po prostu będzie nas lubił. Dobra. Panie Jarlu, masz dla mnie jakieś zadania? Jest coś, w czym możesz mi pomóc. Mam problem z unikającym prawa bandytą, zwanym jako Tamus Czarny. Zamordował jednego z moich ludzi i od tamtej pory ucieka przed sądem. Nie mogę pozwolić, by uszło mu to na sucha, więc wyznaczyłem nagrodę 300 denarów za jego głowę. Przyjaciele zamordowanego uważają, że zabójca mógł schronić się u swojej rodziny w wiosce Rizzi. Być może zdołasz go wytropić i dać mu to, na co zasługuje. Nagroda za jego głowę przypadnie wówczas tobie. No dobrze, musimy pojechać do Rizzi i wytropić jakiegoś bandyty. Tu jest Rizzi. Ruszajmy tam i wytropmy tego rzeźmieszka. To zabójca był chyba, tak. To był zabójca. To był zabójca i musimy go, widzicie, złapać. Pytanie, czy będzie siedział w tym Rizzi, czy będziemy mieć jakiś quest ze śledztwem, będziemy musieli jeździć za nim gdzieś po całej Klaradi. Mam nadzieję, że nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce. Ale tak, przejdźmy do centrum wioski i poszukajmy jakiegoś człowieka, który mógłby wyglądać zupełnie jak on. Jeżeli będzie ktoś z was miał problem w Warbandzie, to osoby, z którymi możemy cośkolwiek porozmawiać, stąd nie ruszają się w ogóle, dlatego musimy poszukać jakiegoś stojącego chłopa. Jak nie znajdziemy żadnego, to wtedy wrócimy do starszego wioski i zapytamy się, czy ktoś tutaj taki jest. Niestety, ale czasami ludzie, których szukamy, respią się gdzieś nie wiadomo gdzie, za chatami jakimiś albo za czymś takim, dlatego objadę na razie tą wioskę dookoła. Po zewnętrznej stronie. Ten stoi. Nerwowy człowiek. Brzmi zupełnie, jakby to był właśnie on.
Czego chcesz? Szukam mordercy znanego jako Stamus Czarny. Ty pasujesz do opisu. Nie rozumiem. Nigdy nikogo nie zabiłem. Chyba nie jestem tym, kogo szukacie. Zatem rzuć miecz, jesteś bez winy, nie masz się czego obawiać. Pójdziemy porozmawiać z twoimi sąsiadami, a jeżeli potwierdzą twoją wersję, odejdę w pokoju. Nigdzie nie idę, przyjacielu. Dziś będziesz musiał walczyć o swoje złoto. Będziesz. Przybywam nie dla pieniędzy, lecz aby wymierzyć sprawiedliwość. Gin się! O ty! Jak ty mnie nazwałeś? Przetestujmy te nowe oszczepy. Powiem wam tak. Te oszczepy są przepotężne. Ale co ty miałeś? Miecz. Miecz. Wezmę sobie miecz. Miecz zawsze fajny. I sprawdźmy, co to za miecz. Miecz. Miecz nordycki, kiepskiej ostrości, to nie to. Chyba nie dostaliśmy żadnego miecza niestety, aczkolwiek zadanie wykonane i możemy teraz wrócić do Jarla Lorgansona, by dać mu tego questa. Jak widzicie, questy tutaj nie są za trudne, ale takie krótkie, właśnie miłe, przyjemne questy będą tylko na początku gry, ponieważ później nie będzie już nam się po prostu opłacało ich robić i jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie po prostu wojna. Wojna z każdym, z kim nasze państwo będzie toczyć wojnę. A później oczywiście my stworzymy państwo i to my będziemy wypowiadać wojny każdemu. Z tego co pamiętam, to ten Jarl Lorgansson znajdował się gdzieś w okolicy zamku Jelbegi. Tu jest Jelbegi, tu jest zamek Jelbegi, więc on powinien być gdzieś w najbliższej okolicy. No, w Jelbegi go nie ma, bo byłby opis. Pojadę jeszcze do zamku. A jak nie, ruszę do Sargot i poszukam króla. Może on da nam jakieś zlecenie. Oby dał. Zamek Jelbegi. No, niestety w zamku go nie ma, ale czy to on? To nie jest on, ale może ten typ da nam jakieś zlecenie? Jestem koziomen do usług. Jestem Jarl Dirigun, wasal, który wspiera Królestwo Nordów. Jestem też panem ziem, do których należy Jelbegi. A, to Jelbegi znam, już tam parę razy byliśmy. Ale czy masz dla mnie jakieś zadania? No niestety nie. Nie zwiększymy sobie ciebie reputacji. Niestety. Aczkolwiek. Może kogoś spotkamy? Proszę, gro, szanujmy się. Chcę przetestować ten miecz. Nowiutki mieczyk. Nowiutki mieczyki. Olaf. Patrzcie, ile on ma jeńców. Ciekawe. On nie goni? Nie, on ucieka przed tym. Znaczy się rzeczywiście, tak jak myślałam, moja teza się potwierdziła. Nordowie toczą wojnę z Vaegirami, czyli tymi ludźmi na północy. Dlatego zanim dołączę do Nordów, postaram się nająć paru tych najemników od Vaegirów, czy tam rekrutów, ponieważ to właśnie Vaegirowie mają najpotężniejsze jednostki łucznicze w grze, więc opłaca się mieć paru z nich właśnie w swojej armii. Czy ktoś siedzi w Sargot? Nie. Chociaż wejdę do Sargot i zapytam się, bo nie będę przecież latał jak głupi po całym królestwie, tylko pójdę tutaj i zapytam się tych, którzy tutaj są, gdzie ja mogę znaleźć tego mojego, jak on się nazywał? Nie król Ragnar, tylko Logarson. Ciężkie imię, ale typowo nordyckie, właśnie wikińskie. Podejrzewam, że w tym momencie powinien już być nieopodal miejscowości o nazwie Zamek Espinala. No dobrze, to tam się zaraz udamy. Czekajcie chwilę. Zamek Espinala. A, rzeczywiście, tutaj podobno miał być ten król Ragnar. Aczkolwiek go tam nie było. No, ten odcinek będzie właśnie taki bardziej o jeżdżeniu. Nie tak jak w poprzednim. W poprzednim było dosyć sporo walki. Ale w tym nie, no bo dzisiaj bardziej takie questy robimy, żeby podbić naszą reputację u naszego króla i u jego poddanych. Strasznie wolno ten nasz oddział się porusza, ale ja mogę wbić sobie kolejny poziom. Pójdę w inteligencję i w szkolenie. W szkolenie czy w potężny cios? Chyba wiecie co, pójdę w potężny cios, a także w broń jednoręczną, ponieważ
muszę sobie wbić te obrażenia, także zbroję, bo no, startowych umiejętności to ja za dobrych nie dostałem. O, bandyci! Super. Ciekawe, czy jestem szybszy od nich. O ty! Boże! Piękny jest! No, no nie mówcie, że moja postać nie jest piękna. Jest przepiękna. Zaatakujmy wroga. Mam nadzieję, że tak dużo osób teraz nie zginie. No, panowie, za mną! Na nich! Widzę, że rekruci tam w pierwszej linii. Dobitki są zdecydowanie zapaleni, tylko kto tam z tyłu siedzi? Ruszać się! Szybciej, szybciej! Nie wiem, co ci nordycy piechurzy robią, ale chyba walki unikają. No dobrze. Kto tu mojego bohatera wyzywał? Ty wyzywałeś mojego bohatera, tak? Tak, ty wyzywałeś? Pewnie ty. Ojoj. Na razie odbił wszystkie moje ciosy. Nie skończy się to dla mnie za dobrze, znając życie. Ile moich ludzi ginie? Dobra. 13 obrażeń. Nie jest dobrze, jest dobrze. Ten, bo z łuków moich strzela nie damy. Nie damy. Co, że niby ja gorszy jestem? O ty. O ty. I cyk mieczkiem sprawiedliwości. Bandyci. No i super. Wygraliśmy. Pewnie zdobyliśmy też trochę kasy. Straciliśmy 4 ludzi. 2 nordyckich rekrutów i 2 swadyńskich bojowkarzy. Zobaczcie. Zobaczcie. Dostaliśmy zbroję. I teraz pytanie. Bardziej zależy mi na ochronie mojego ciała, czy ochronie nóg? Koszula kolcza bez wykończenia, czy byrnie? Oczywiście hełm nordycki zdecydowanie założę. To są takie same. No i przynajmniej teraz jakoś wyglądam. Tak myślę, ale sumując, to ma lepsze statystyki. Ale to też sobie zachowam. Może topór jakiś fajny. Toporki do rzucania. No niestety nie mam wystarczającego poziomu. No niestety. Takie są buty, dokładnie. O, strzały przynajmniej jakieś fajne. I teraz co? Opór 3, opór 0. Nie no, moja tarcza jest zdecydowanie lepsza. Zdecydowanie. A zatem jak mamy te fanty, możemy je możemy wrócić i sprzedać je w Sargot, żeby zarobić. Bo znowu straciłem coś na tym turnieju, niestety. Może w ten... Lorgenson w Techlor siedzi? Nie, tylko Harald. Harald Hardrad. Ostatnio bardzo fajny materiał o Haraldzie z Hardradze. Hardradze? A... Hardradze. Oglądałem właśnie na Historii bez cenzury. Bardzo fajny kanał. Serdecznie polecam z tego serca. Wielu fajnych rzeczy można się dowiedzieć, ale my musimy teraz sprzedać wszystko, co żeśmy zdobyli. Bardzo proszę. 300 denarów. 330 denarów. 330 denarów. No, sprzedam wszystko, zostawię sobie tylko te fajne strzały, a resztę od razu na sprzedaż wszystko idzie. Nie ma co tego zostawiać, to są beznadziejne rzeczy, nie ma w ogóle nawet dla kompanów, po co tylko zostawię, mówię, zostaje tylko ten długi łuk i strzały i otrzymujemy 600 denarów. Całkiem sporo, naprawdę całkiem sporo. Zapytam się jeszcze raz tutaj tych lordów, którzy siedzą. Gdzie ja mogę znaleźć Lorgansona? Szukuję pewnej osoby. Jarl Logarson. A, do Fenady wrócił. Fenadę kojarzymy. Fenada jest gdzieś tutaj. Tu jest. O, właśnie. Możliwe, że wracę z tej Ismiraldy? Ismirali. No, też można, też można. To chyba on. Dokładnie. Co on robi? Na co, na kogo czeka? Nie wiem. Jeśli chodzi o to zadanie, dostał karę. Dostaliśmy dosyć sporo pieniędzy teraz, a 300 już nie robi nam aż tak dużej różnicy, dlatego pomyślę, że zyskam honor, widzicie, w zamian za pieniądze. Coś jeszcze.
Masz dla mnie jakieś zadanie? Nie, no i super. A wiesz co? Czekaj, panie Jarlu, posłuchaj. Bo ja chcę jeszcze wiedzieć, gdzie jest król? Gdzie jest król Ragnar? Ruwar. Znajduje się w miejscowości Ruwar. No super, miejscowość Ruwar. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest miejscowość Ruwar? Miejscowość Ruwar. Tu. Co on tutaj robi? Co tutaj król robi na takim zadupiu? Pewnie właśnie swoje ogląda. Kiedy już dołączę do Nordów, nie będzie tak bezpiecznie przejeżdżać tędy, no bo widzicie, zamek Smirala należy do Wejgirów, co oznacza, że jak tylko będę tędy przejeżdżał, to od razu wszystkie wojska stąd będą wychodziły, niszczyły mnie i wracały z powrotem, żeby bronić dalej tego zamku. Nie pojadę do samego Ruwar, ponieważ znając życie król już jest stamtąd ulotny, natomiast pojadę do Werechek, bo rzeczywiście z moim szczęściem i pamięcią zapomniałem o tym, że mam sprzedać rzeczy na rynku. Czy sprzedałem? Boże, mam taką sklerozę. Dobra, sprzedałem, nieważne. Nieważne, mam jeszcze większą sklerozę. Aczkolwiek widzę właśnie, że nasz oddział dostał poziom właśnie. Bojówkarze dostali poziom. Możemy ich zamienić na piechurów, a także szkoleni piechurzy na wojowników. No i to jest klasa, to jest klasa. To już jak sieknie, to nie ma zmiłuj, naprawdę. O, i nie mam już żadnych rekrutów. Jeszcze lepiej. Jarl Rajek. Podejdź do bramy, przywitaj się ze strażnikami, o spotkanie z kimś. Super, super, super. Powiedz mi, panie Rajeku, gdzie jest król Ragnar Bulugha? Gdzie jest zamek Beluga? Gdzie jest zamek Beluga? Zamek Beluga, słuchajcie, jest tutaj, czyli nie zmienił jakoś znacząco swojego położenia, tylko tam mało. Dobra, mam nadzieję, że to zadanie od naszego króla będzie dosyć łatwe. Oby takie było. Pod oblężeniem, świetnie, że jest pod oblężeniem. Jest i król. Panie królu, świetnie, masz dla mnie jakieś zadania? No niestety nie. Mamy z nim relacje na poziomie 1, czyli nie za dobre. Wiecie, za jedno zadanie, jeden poziom reputacji. Aczkolwiek. No, wróćmy na razie do Sargot i poróbmy zadanie od innych lordów i może zwiększmy poziom naszej armii. Ale to już w kolejnym odcinku, ponieważ jak pewnie zauważyliście, ten jest już wystarczająco długi. Porobiliśmy parę questów, praktycznie nie walczyliśmy, a to ze względu na to, że chciałem sobie podbić właśnie reputację. W kolejnym odcinku porobimy jeszcze parę questów i myślę, że już w czwartym na pewno uda nam się dołączyć do Nordów. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Z tej strony Koziomen. Trzymajcie się. No i cześć!